Cześć ludzie kochane, chciałbym wam powiedzieć taką sprawę, po co budują, znaczy nie budują, tylko robią szpitale te polowe dla chorych na koronawirusa. Wszędzie gdzieś są, w każdym województwie, to w Warszawie na PGE Arena, w Katowicach, gdzieś tam na hali targowej Expo, w Poznaniu, tam gdzie były targi poznańskie, w Gdańsku, kilometr ode mnie, w Amber Expo. Na razie to jest na 500 miejsc, ale w razie czego będzie na dużo więcej. I po co to wszystko robią? To jeszcze nie jest teraz, że już, że tak powiem, nieładnie pakują ludzi chorych na koronawirusa i leźcie. Nie, to jeszcze nie. Na razie to wszystko trzeba uzbroić w jakieś łóżka, respiratory, personel znaleźć i po co to? To jest wszystko po to, jak w szpitalach normalnych, każdy jest normalny, w szpitalach zabraknie miejsc. Przecież inni ludzie też są chorzy. Czy to kardiologia, czy neurologia, czy pulmonologia, czy wewnętrzny, czy wiele, wiele innych oddziałów, jak położniczy. I jak w tych szpitalach zabraknie miejsca, dopiero będą tam umieszczani pacjenci tylko chorzy na koronawirusa. Także jak u was w mieście taki powstaje taki szpital, to się nic nie denerwujcie. Tam wszystkich na siłę nie zapakują, że tak powiem, nieładnie. No jakoś trzeba żyć. Jeszcze jest troszkę czasu. Ja rzucę okiem na zegarek. Za 40 minut będzie najnowszy bilans. Ile od wczoraj do dzisiaj osób zachorowało, się zakaziło. Także też jestem tego ciekaw. Tego nie wiem. Wczoraj rozmawiałem z córką i mówiła, że u nich też jest taki szpital od jakiegoś czasu i to ma wiele tysięcy miejsc, ale jak na razie jest zajętych 20 łóżek. Nie zdążyłem jej tego powiedzieć, to im powiem jutro, bo dzisiaj się nie dogadamy, że to jest dopiero jak będzie nawał tych chorych. Ludzie kochane, co jeszcze najważniejsze? Uważajcie na siebie. Ja was proszę. Brak każdego z was to będzie dla mnie wielka strata. Znaczy brak, nie to, że odejdzie, umrze, czy coś takiego, tylko że będzie chory, się zakazi niepotrzebnie. Uważajcie na siebie. Maseczka, dystans, dezynfekcja. A to siedzę w domu i nic nie robię. Tak do wczoraj myślałem, kurczę, nikt nie przyjdzie. Z sąsiadów nikt nie przyjdzie. Nikt nie pogada. Do mnie tylko Sylwia przychodzi z zakupami i posprzątać jak trzeba. A, i sąsiadka mi kupuje leki w aptece. Dzisiaj też ją poproszę, bo mam dwie recepty. Także nie jest tak źle, ale na dwór nie wychodzę. Jak wychodzę, to niedawno mówiłem, że o 6 rano. O siebie się nie martwię, ja to już jestem. Taki, wam mówię to nie raz, ja to jestem wrak człowieka. Taki wrak to już na straty właściwie spisany. Przyjdzie za czas,
trzeba będzie odejść. Każdy ma swoją datę i godzinę, o której ma zejść. Z tego łez padołu. Dobrze, ludzie kochani, ja wam więcej nie będę truł, ale wy jesteście w 90%, a nawet 95%, dużo młodsi ode mnie. Proszę was, uważajcie na siebie. Trzymcie się, ludzie kochani. Cześć.